Siema, Enduro Motovlog z tej strony. Tak jak w tytule, stała się rzecz straszna i okropna. A mianowicie kawa się skończyła. Kawa się skończyła, że tak powiem, zatarła się. Co mogę powiedzieć na ten temat? Jest niewiele. Wiem, że winą tego, że się zatarła, był ten oto pan tutaj, gdyż korek od oleju się ukręcił. W okienku praktycznie nic nie widać tego oleju. A no wiadomo, jażem głupi zaufał sprzedawcy i powiedział, że na oleju spokojnie jeszcze nawet dwa sezony przejeździ, a jak wyszło, olej się skończył. Jo. Silnik jest zablokowany i po prostu motor się skończył. Co będzie dalej? Tego nie wiem. Zobaczę, ile mnie wyniesie ewentualny remont. No i czy w ogóle się to opłaca robić? Bo w aktualnym stanie to ja nie wiem, czy ja go za tysiaka opchnę, jak jest zatarty. Tak więc, no na razie spory czas nie będzie filmów. Będę was informował na bieżąco. Jeśli motor będzie, podejmę się remontu, to najprawdopodobniej gdzieś na wiosnę pojawi się pierwszy film. A jeśli się nie podejmę, no to najpewniej gdzieś film będzie na wakacje, jak coś kupię. O ile w ogóle kupię, bo nie mam pojęcia. No strasznie mi źle z tego powodu, bo ja wiem, że ona by jeszcze pojeździła bardzo chętnie. No ale niestety stało się. Może też to, na pewno to też jest mój błąd trochę, bo zaufałem temu sprzedawcy. A korek niestety się ukręcił i no nie było jak wlać oleju, nie było jak sprawdzić, bo okienko jest po prostu tak uwalone w środku, że nic przez nie nie widać. Jest po prostu już, no już wyrobiony, jest porysowany, jest wyblakło i no. Tak więc to chyba tyle, taka wiadomość na dzisiaj. Oficjalnie no Kawasaki się skończyło. Niestety. No aż brak mi słów. Można jak tutaj wywaliło dziorwę. Tego nie było wcześniej. Ogólnie, nie? Tego wcześniej nie było. To się stało właśnie w dzień zatarcia. Jakieś 2-3 tygodnie temu. Ale dopiero miałem czas film nagrać. Tak więc no. To by było na tyle. Nie wiem, jeśli ktoś się zna, niech mi napisze, ile może wynieść koszt remontu takiego sprzętu. Ale no, sam mówię, na razie brak czasu, funduszy. Zobaczymy, co będzie dalej. Trzymajcie się, cześć.